Cześć, witamy Was serdecznie. Mama Ania i córka moja Michelle. Dzisiaj będziemy robiły pierogi z jagodami. To są pierożki z jagodami, ulubiona potrawa moich dzieci. Także pokażemy Wam, jak robimy nasze pierożki, jakie składniki. Zapraszamy do oglądania. Już tutaj odważyłam sobie 500 g mąki tortowej oraz 100 g mąki orkiszowej. Teraz dodamy tutaj szczyptę soli i odmierzam 3 łyżki oliwy z winogron. Tak, Michelle nam pomaga. Michelle bardzo lubi lepić pierożki, wychodzi jej to naprawdę bardzo dobrze. Bardzo lubię, bo jest fajnie i ja lubię, jak jagódki tak w jagódkach się robią i jak lepisz, bo możesz tak widzieć te ciasto i tak i te ciasto możesz tak feel, tak? Feel, lubisz czuć. No. Okej. Okay. I do mąki dolewam również 2 szklanki gorącej wody. Przygotowanej wody. I będę to wszystko mieszać w moim mikserze KitchenAid. Kiedyś robiłam zawsze ręcznie, siekałam mąkę z tą wodą, bardzo ręce mnie bolały, ciężko było, także od kiedy używam KitchenAid, zawsze robię ciasto KitchenAid i naprawdę ciasto wychodzi rewelacyjne, sami zobaczycie. Teraz ten mikser będzie nam robił całą pracę. Także włączymy, aż ciasto uzyska jedną konsystencję. Widzimy, bardzo ładnie nam już się ciasto formuje w jedną kulkę. Ok, już Wam pokazuję. Tak wygląda już moje ciasto. Bardzo sprężyste, fajne, mięciutkie. Tak wygląda. Świetnie, odchodzi od ręki. I tak uformowane już ciasto. Jest jeszcze ciepłe, fajne. Dotknij, odskakuje ładnie. To znaczy, że jest dobrze wyrobione. I teraz tylko troszeczkę jeszcze je wyrobię rękami. Opruszę troszkę mąką. I odstawiam tak na 20 minut. Tak po prostu na talerz. Przykrywamy ściereczką. I aby odpoczęło ciasto, także za 20 minut bierzemy się już do lepienia naszych pierożków. Jest ciasto! To ciasto jest bardzo dobre, już jest perfect, nie jest za ciepłe albo za zimne. Tak, już 20 minut minęło. Ja w tym czasie robiłam jagódki i potem coś robiłam też. Ok, teraz ciasto dzielimy na 2 części. Oj, przykleiło się troszeczkę, to nic. Dzielimy na 2 części. Tą długą odstawiamy. I teraz bierzemy się do rozwałkowania tego ciasta na jeden duży placek. Ja się przycięłam w szkole. Ojoj. Przycięła się Michelle. Także dobrze, teraz trzeba rozwałkować na dość cienką warstwę. I teraz to jest mój najlepszy part, tak? Part. Aha. Bo teraz możemy lepić i robić jagódki. I ja w tym czasie, jak mama to robi, to wyciągę łyżkę. Super. Także wałkujemy mocno ciasto. Około tak. Ja aż tak bardzo cienkich pierożków nie robię. Takie średniej grubości ciasto. Wzięłam 2 łyżki, bo jak mama robi i ja czekam, to ja od razu mogę łyżkę, żeby nie musieliśmy czekać. Dobrze. Jeszcze w tym czasie
Także ciasto jest fajne, sprężyste. Gdy dodaliśmy właśnie oliwy, wtedy nasze ciasto będzie takie bardzo fajne, sprężyste. Także super, super jest ciasto, naprawdę. Różne już przepisy próbowałam, także zmodyfikowałam po swojemu i uzyskałam naprawdę perfekt ciasto. Okej. Michel, daj jagódki. Nie dawaj dużo cukru, troszeczkę tylko, z łyżkę, bo najlepiej my lubimy, kto lubi po prostu posłodzić sobie pierożki, to już po ugotowaniu. Także ja specjalnie nie daję cukru do jagód, ale Michel dzisiaj chciała troszkę cukru. Także ostatnio zaopatrzyłam się, kilka miesięcy temu kupiłam sobie taką fajną maszynkę do pierożków. Tak, się składa. Bardzo fajne, takie duże pierożki wychodzą z tego. Także już Wam pokazujemy. Już są jagódki. Michel będzie pierwsza lepiła, tak? Proszę, pierwsze kółeczko. Gdzie, jak Wy nie wiecie robić jak pierogów, tak się łapie i potem macie łyżkę, tak? I potem jakby po 4, 5 jagódek czy 6. Zależy jakie włożyć. Duże jagódki są, tak? Ja tutaj włożyłam po 6, bo nie chcę, żeby ciasto się rozwaliło. I potem tak robię. Ładnie zlepić trzeba, tak? Ciasto nie może też mieć za dużo mąki, bo gdy mamy za dużo mąki, nie chcą się zlepić, tak. Także zawsze, jeżeli mamy od spodu mąkę, to bierzemy w ten sposób, że tutaj jest od mąki do od strony spodniej, wtedy nakładamy jagódki. I można zrobić taki w prostu, o tak, że możesz tak i to tak, o tak jakby. Taka firanka, tak? No. Także dosyć dużo nałożyłam tutaj. Teraz ja tutaj na tacę kładam. Tak, tam już sobie przygotowałam deskę z mąką, gdyż my lubimy sobie zamrozić te pierożki. Mrożę takie surowe, bez gotowania. Także deskę okruszyłam już sobie mąką i będę je mrozić około po pół godzinie, tak wyciągam do zamrażarki i wkładam do woreczka i już mamy obiad gotowy. Albo tylko tak może. Wygląda nasz pierożek już zlepiony. Dużo jagódek w środku. Albo będą tylko możesz pyszne. Tak lepić, tak normalnie. I układamy. Także mam świetną pomocnicę. Cieszę się z tego bardzo, bo moja Michel bardzo lubi lepić te pierożki, a gdy sama je zrobi, wtedy lepiej je zjada ze swoim braciszkiem. Tak? Także tak zrobimy. Zobaczymy, ile sztuk nam dzisiaj wyjdzie. Czasami wyjdzie nam troszkę więcej, czasami mniej. To już zależy, jak rozwałkujemy nasze ciasto. A tam muzyka leci. Tak. My lubimy muzykę. Także mamy tutaj muzykę. A teraz zrobiłam taki... Tylko dobrze sklejaj, bo pamiętaj, jak źle sklejone, to się pootwierają podczas gotowania i jagódki teraz wylatują. Teraz zrobiłam ten wzrót. To musimy tak nadusić. Super, Misia. I już drugi pierog gotowy. Dobrze. I tak robimy do końca z całym naszym ciastem. Ja teraz wałkuję ostatnią porcję i tutaj są jagódki. Tutaj są już pierogi, co zrobiliśmy tu. To teraz będę wałkować. I to ja się bardzo cieszę, bo to będzie nasza otwarta porcja i potem pokażemy dla Was to... Ile wyszło pierożków, tak? No. Okej, ja teraz Wam pokażę, jak się używa tą maszynkę. Że bierzesz ciasto, kawałek, wkładasz na to, tu, potem nakładasz jagódki. Tak, to jest taki sposób. Bardzo duże pierożki wychodzą z tej maszynki, tak? I bardzo ładne. Bardzo ładne, tak. I teraz z tymi musisz... O, poczekaj, tu jeszcze widzisz, jeżeli tak zrobimy i widzimy, że jest bardzo dużo jeszcze tutaj, możemy jeszcze dwie jagódki dołożyć. I potem duszasz, bo tutaj się jedną jagódkę za dużo. Jest okej, okay. Musi być po prostu ciasto naciągnięte i wówczas tak, no.
Widzisz, jakie ciasto tutaj pokaż. Pokaż. Tak, to nic, to można oderwać tego ciasta, tak? Dobrze, trzeba zdusić. Bardzo dobrze, ale to bardzo boli. Boli, tak. Okej. I teraz... O! Popsuło nam się, to nic, zaraz skręcimy. Teraz się otwiera, nie wiem jak, ale i otwiera. Już mamy pierożek, tak. Taki duży pierożek nam wyszedł. Także poprawimy tutaj. To... Okay, teraz chcielibyśmy Wam pokazać. Nasze pierożki już tak ładnie wyglądają. Poukładane mamy na desce. Wyszło nam 40 sztuk. Także bardzo dużo, z 600 gram mąki. Teraz wkładam tak przygotowane pierożki do zamrażarki. I około po pół godzinie, tak myślę, wyciągnę i wtedy włożę je wszystkie do woreczków dwóch i będziemy mogli je ugotować sobie już za niebawem, nawet już dzisiaj spróbujemy, jak nam wyszły, ale lubię zawsze mieć w zamrażarce, gdy dzieci wrócą ze szkoły, czasami mają ochotę na pyszne pierożki, wtedy mamy co ugotować, tak? Tak. Chciałaś jeszcze coś dodać? Że będą bardzo pyszne. No, zaraz zobaczymy, spróbujemy. Nasze pierożki po ugotowaniu wyglądają tak, znakomicie. Michelle, chciałabyś spróbować? Tak. Z jagódką, tak. Trzymaj. A może chciałabyś ze Sora Cream? Pewnie. Lubisz, tak, Sora Cream? My lubimy jeść te pierożki nasze ze śmietanką. Tutaj obok, dobrze. Poczekaj, może pokażemy. Tak wyglądają nasze pierożki. Pokaż nam w środku. Świetnie wypływają jagódki. Weź do rączki. Super wyglądają. Ostygły? Gorące, tak? Okej, i jak smakują? Pyszne? Polecasz nasze pierożki? Tak, gorące. Gorące, okej. Okay. Są bardzo pyszne i polecam.